co czasami, kiedy potrzebujecie się pomodlić. Nie zawsze trzeba iść do kościoła, klękać tam. Czasami jest nawet ciężko znaleźć otwarty kościół w mieście, nie? Czy gdzieś na wsi. Można iść na przykład w przyrodę, słuchajcie, w góry, na spacer, wziąć różaniec, wziąć modlitwę, intencję, serce i iść. I iść i w tym pięknym świecie, który jest stworzony przez Boga, dziękować Mu za to wszystko, odmawiać tę modlitwę i nawiązać prawdziwą relację w ciszy, spokoju, w osobności. Nie potrzebujemy, słuchajcie, tego jakichś specjalnych miejsc, ponieważ Duch Święty jest wszędzie. Wszystko stworzył Pan Bóg. Co nie znaczy, że mamy nie chodzić do kościoła, bo wystarczy mi modlitwa pod drzewem, bo są sakramenty, które są bardzo ważne. Są msze niedzielne, których opuszczenie jest grzechem. Należy chodzić do spowiedzi. Ale jak macie taki moment, kiedy nie ma tej niedzieli, albo już byliście w tym kościele i potrzebujecie trochę chwili sam na sam z Panem Bogiem, słuchajcie, to nie ma nic piękniejszego niż wyjść na łono przyrody samemu w ciszy, pokontemplować i przemodlić wszystkie sprawy, które Wam siedzą w głowie, zalegają, które Was bolą. Zapytać Pana Boga o rzeczy, których nie rozumiecie, poprosić o odpowiedź, po prostu spędzić z Nim trochę czasu sam na sam. Polecam Wam naładować baterie w ten sposób. Mam, słuchajcie, ciekawą rozkminę. Wyruszyłem sobie w góry i cały czas szedłem pod górę, cały czas. Pomyślałem, że czym wyżej wejdę, tym będą ładniejsze widoki i będę mógł sobie zrobić piękne zdjęcie, nie? I tak, słuchajcie, idę po tej górze, idę. No i już tak sobie idę, no nie wiem, jeżeli was jest kłamać, około godziny. I pod górę, i stromo, i w różnych miejscach trzeba przeskoczyć, co zrobić, nie? Ogólnie trawy wysokie, dziko. Wszędzie jakieś takie krzaki z ścierniami. I czym wyżej jestem, słuchajcie, czym bliżej wchodzę na ten szczyt, na tą górę, tym gorsze widoki, bo tym więcej krzaków, tym gęściej. I tak naprawdę nie widzę tego, co jest tam w dolinie. Czym jestem wyżej, tym nie widzę. I tym jest gęściej i gorzej. I tak sobie to przełożyłem na życie, bo w życiu chyba jest podobnie w niektórych sprawach, że wydaje nam się, że czym wyżej zajdziemy, czym dłużej będziemy szli, to będzie lepiej. A nie musi tak być, bo szczęście można odnaleźć i te piękne widoki na świat z każdej pozycji swojego życia. Z każdego miejsca, w którym jesteś, możesz zobaczyć to, co jest piękne. Wcale nie musisz piąć się na szczyt, bo na szczycie tak naprawdę nic nie ma. Ja właśnie jestem prawie już na samym szczycie i tu nic nie ma, oprócz krzaków i świerszy, które zagłuszają ten filmik, nie? Chyba pora wracać na dół. Nic tu nie znalazłem. I chyba to jest po prostu taka lekcja, którą muszę sobie gdzieś w sercu jeszcze przetrawić, przeanalizować. I zastanowić się nad tym. Zobaczcie, jak tu jest. Tak jest na szczycie. Nie są to piękne widoki, bo tu nic nie widać. Same krzaczury, świerszcze i stromo. A czasu poświęciłem wiele, żeby tu wejść. Nie wiem, czy to było konieczne. Takie podsumowanie z
Starajmy się odnaleźć szczęście w tym miejscu, w którym jesteśmy, a nie gdzieś na szczycie, bo tam może go wcale nie być. A stracimy kupę czasu. Chyba źle poszedłem. Ale zaraz coś rozpinimy. A teraz z tego szczytu trzeba zejść i sobie zębów nie powybijać. To jeszcze kolejna rozpina jest tutaj, bo jak tak wchodzę na dół, prawie sobie zęby wybiłem. To jak patrzę na te krzaczory i tak mówię, nie ma gdzie iść, bo wszędzie są krzaki i kamienie. Właściwie tych kamieni stromo, wszędzie są te ciernie. Nie widzę wyjścia. I to jest taka sytuacja, że niby patrzę, nie widzę wyjścia, ale jak podchodzę, wchodzę w te krzaczury, przechodzę, to zawsze znajduje się jakieś rozwiązanie i przechodzę. Czasem trzeba zrobić krok w tył, ale zawsze da radę przejść. Ogólnie jak miał teraz rozkminić zejście na dół, w tym momencie, gdzie tu jestem, no to tak trochę słabo jest, bo jest mega ciężko i powinienem musiał się załamać, bo nie mam w ogóle ruchu żadnego, nie? Nie ma jakichś, żeby nie paść w krzaczory, gdzie są jakieś igły, kujki, gdzie nie będzie boleć. Ale jak robię co chwilę krok w dół, to się okazuje, że pojawia się nowe rozwiązanie, nowe wyjście, nowe przejście. I w życiu jest, słuchajcie, podobnie. Najpierw czegoś się bardzo boimy, nie chcemy w to wchodzić, nie chcemy iść, bo to, co przeraża nas, to, co jest dalej. Ale okazuje się, że jak idziemy, to na bieżąco pojawiają się jakieś rozwiązania, które pozwalają nam przejść tą drogę. No i ja właśnie w ten sposób z tej góry teraz schodzę i życzę Wam, abyście też zawsze mieli odwagę taką, żeby iść przez życie i zawsze znajdować odpowiednie rozwiązanie, pomimo że patrząc w przód, nie widzicie drogi ani możliwości żadnej, żeby pójść dalej. To jednak Pan Bóg Wam zawsze wskaże odpowiednią drogę, odpowiednio Was pokieruje, żebyście doszli tam, gdzie idziecie. Ale ta góra to jest góra przekmin, chyba taką nazwę. No. Się weszło na szczyt, to trzeba z niego zejść jeszcze. Ała. I tutaj idę z kikiem. I raczej po kamieniach, nie po trawach, ponieważ tutaj jest podobno dużo żmij, a jest gorąco i mogą się gadziska wygrzewać na kamieniach albo gdzieś w trawie być, więc trzeba uważać. W ogóle zastanawiam się, co robi w środku takiej suchej góry spalone drzewo. Przecież tu wszystko dookoła powinno być spalone, nie tylko drzewo. Dobra, idziemy dalej, bez robot. Tam wysoko na tych szczytach byliśmy. Tam wysoko, wysoko w tych górach. O. I nic nie było.